Dzień dobry. Witamy w drugiej części tryptyku z Elżbietą Tabakowską. Taki jest tytuł naszej trójczłonowej serii. Dziś rozmawiamy z panią profesor na temat budowania katedry. Katedra UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową, to była wcześniejsza nazwa, obecnie Katedra Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczęła swoją działalność jako studia podyplomowe dla tłumaczy w latach 90. na początku. I od końca lat 90. rozpoczęła studia magisterskie, dwuletnie studia magisterskie. Obecnie studia podyplomowe prowadzone są w trzech specjalizacjach: pisemna, ustna i tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe. Pani profesor jest inicjatorem i twórczynią tych studiów magisterskich i podyplomowych dla tłumaczy. I moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego w ogóle kształcimy tłumaczy? Czy jest coś specyficznego w edukacji dla przekładu? Czy jest jakiś element kształcenia tłumaczy, który uznałaby pani profesor za kluczowy? Ja zacznę może od tego budowania katedry, bo to człowieka orkiestrę sytuuje na gruncie architektury i robi z niego budowniczego architekta. Ja pojechałam, znowu anegdota, ale myślę, że może warto czasem te anegdoty przytoczyć. Na pewno się je pamięta. Tak. I ta architektura, to się zaczęło od mojej wizyty na takiej, od wizyty, od udziału w konferencji budowniczych katedr, która się odbyła przed laty w Paryżu. I pod auspicjami UNESCO, i która nauczyła mnie dwóch rzeczy. Pierwszy morał, jak bardzo trzeba uważać, bo życie jest zdradliwe. Mianowicie wszyscy uczestnicy tej konferencji, ze mną włącznie oczywiście, starsi ode mnie wówczas, dostali na pamiątkę po ogromnym szklanym przycisku do papieru z wytrawioną, wypiaskowaną na górze świątynką tą UNESCO. I ja taszcząc te dwa przyciski na lotnisko, nawiasem mówiąc, przytaszczyłam jeden i on gdzieś tam był, a drugi, no tyle lat minęło, że już pewnie nie ma go w tym koszu na śmieci na stacji metra, ale tam on wylądował. I wtedy myślałam sobie, wracając, że to taki symbol z jednej strony braku wyobraźni, czego doświadczyłam potem niestety niejednokrotnie w wykonaniu różnych władz, a z drugiej strony konieczności wyrzucenia na jakiejś stacji metra zbędnego balastu, starych przekonań, pomysłów. I tu były one takie. Po pierwsze, że kogoś, kto jest Polakiem, a chce być tłumaczem, nie trzeba uczyć polskiego, bo on polski zna. Nieprawda. Po drugie, że kogoś, kto chce być tłumaczem, warto posłać na studia filologiczne, gdzie on będzie studiował literaturę lub językoznawstwo. Nieprawda. Trzecie, że kogoś, kto chce być tłumaczem, trzeba wytresować jak pieska do posłuszeństwa i wykonywania określonych poleceń. I te trzy przesłanki jakby pozwoliły, czy były wręcz fundamentami tej budowli, tej katedry. No, tyle myślę sobie. Jaka jest pani opinia na temat tych studiów jakby do góry nogami w pewnym sensie? W szkolnictwie wyższym kształcenie tłumacza rozpoczynało się od studiów powszechnie w wielu uniwersytetach. Od studiów magisterskich istniały studia podyplomowe gdzieniegdzie.
A później powstawały studia niższego szczebla, czyli licencjackie, i tak jest obecnie. Edukacja tłumacza jest właściwie trójpoziomowa. Licencjat, magisterium i ewentualnie studia podyplomowe, ale zaczynało się od środka. Od góry, u nas od góry. Tak, u nas od góry. Mhm. I do góry nogami. No to jest przykład na nierozerwalność związków między formą, czyli instytucjonalnymi wymogami i wymogami, no mówiąc po prostu, natury ekonomicznej z jednej strony, a meritum z drugiej. I studia podyplomowe było łatwiej zorganizować, ponieważ nie wymagały one przebudowy struktur scentralizowanych czy ministerialnych, co było i jak sama wiesz najlepiej, dalej jest bardzo trudne. I przekonanie, to decydenci są, prawda, ogólnie rzecz biorąc, nie wchodząc w szczegóły, przekonanie decydentów, że i tłumacz to nie jest filolog, no? I było i jest rzeczą bardzo trudną. Natomiast powiedzenie im, że filolog uogólniony może zostać tłumaczem, jak mu się pomoże, budziło jakoś mniej kontrowersji i mniej barier. Czyli zaczęło się od studiów podyplomowych z przyczyn czysto praktycznych. Studia magisterskie były i w pewnym stopniu również są działalnością partyzancką. To znaczy próbą łączenia dyscyplin, które decydenci próbują rozerwać, rozdzielić. I tak ciągnie każdy w swoją stronę i nie widzą, że to jest tak jak rozerwać kawał materiału, prawda? No niby się da, ale wiszą szczępy z każdej strony. No i potem im więcej tych szczępów i tego rozrywania przemocą, tym trudniej będzie to zeszyć w momencie, jak się pojawią sensowni krawcy na jakimś horyzoncie. No, to chyba takie ciągłe ścieranie się względów ekonomicznych ze zdrowym rozsądkiem. Natomiast jeżeli wolno powiedzieć rzecz już zgoła niepoprawną politycznie i w każdym innym sensie, to wypuszczanie tłumaczy z tytułem licencjata jest po prostu błędem. Bo licencjat, posiadacz licencjatu, człowiek, i nawet najzdolniejszy nie może, mimo najszczerszych chęci, zostać tłumaczem, bo nie miał na to czasu. No. A jednak to wymaga dojrzewania, nie tak jak wiśnie na drzewie, tylko jak dobry koniak. Nabierania wszystkiego tego, co z beczki buduje, da się wyciągnąć. Co buduje, prawda? Kompetencje, co buduje i wiedzę, taki bagaż doświadczeń. Mhm. Na to trzeba czasu. I to zresztą uwzględniają wymogi zawodu tłumacza przysięgłego. No słusznie. I ta granica jednak dolna 26 lat, która jest jakieś granice trzeba stawiać. Z tym, że trzeba się jednak ustrzec przeświadczenia, że jak ktoś pokaże, że wczoraj skończył 26 lat, to oczywiście, już dojrzały. Oczywiście. To już będzie tak jak te literki na tak, koniaku. Zresztą dobre. Jakakolwiek sztywność w przypadku przekładu. No nie. Tak, jest absolutnie niemożliwe. Co było trudne w budowaniu katedry na początku i... Co było trudne? Tak. Wszystko. Dlatego, że byliśmy, jeżeli pamiętasz, pierwszą katedrą, która się zajmowała kształceniem tłumaczy. Trudne było odpowiadanie na pytanie z pozoru bardzo łatwe, które brzmiało, na co to komu. No, pytanie proste. Przecież tłumacze są. Tak. Bez katedry. No pewnie. I to było trudne
dlatego, że wymagało przekładu właśnie, przekładu zdrowojęzykowych oczywistości na formę, która odpowiadała wymogom podległości służbowej. No ciężko jest powiedzieć panu rektorowi, no niechże pan nie będzie głupi, no, no widać gołym okiem, że trzeba, prawda? To była, no mówiąc po prostu, sztuka dyplomacji. W tej chwili ten szlak już jest przetarty. No. I katedra poza tym zmieniła się świadomość. Tak, zdecydowanie zmieniła się świadomość na temat kształcenia edukacji. Poza tym bardzo bym nie chciała tu sugerować, to był przykład oczywiście, przykład przekładu, ale moi rektorzy w tamtych czasach byli rzeczywiście rewelacyjni, bo ułatwiali jak mogli. Oni też tkwili w tym pancerzu instytucjonalnych ograniczeń, wymogów. Ale byli bardzo pomocni ci dwaj. No. A jak wyglądała sprawa kadry? Skąd brali się nauczyciele przekładu w katedrze? No w tej chwili to się nazywa po polsku handpicking. Czyli... No, ręcznie wyławiałyśmy z koleżanką, która ze mną te podwaliny kładła, wyławialiśmy pojedyncze osoby, które wydawało nam się, że spełniają nasze wymogi. To znaczy doświadczenie praktyczne i pozycje na rynku, bo brałyśmy bardzo pod uwagę, jak są oceniane te osoby jako tłumacze. I łączą te praktyczne doświadczenie, które musieli zdobywać sami, bo no nie było komu ich nauczyć, ich poprowadzić, z pasją. Z pasją taką, powiedziałabym, no ogólnie chrześcijańską, chęcią dzielenia się dobrym z innymi. I również takim zacięciem, boję się tego słowa, naukowym, bo wracamy do kwestii definicji, ale jedne, które chciałyby włączyć się również studiując literaturę przedmiotu, prowadząc badanie w stworzeniu ram dla tych przyszłych programów. I tę dobrą tradycję łączenia praktyki tłumaczeniowej z kompetencjami akademickimi i ogólną wiedzą. No. Oczywiście katedra kontynuuje, dlatego że obecnie nauczycielami w katedrze są właśnie tłumacze. Tak. Ustni i pisemni. I ten element tłumaczeniowy, zresztą w różnym zakresie, bo to są osoby, które tłumaczą literaturę naukową na przykład, czy literaturę piękną i są tłumaczami, inni są tłumaczami przysięgłymi, tłumaczami tekstów specjalistycznych, więc ten zakres jest dość szeroki, ale jednak wartościowym ogromnie czynnikiem dla nauczyciela przekładu jest to, że posiada za sobą ten bagaż praktyczny. Tak. I mówiąc o tym przy jakiejś okazji, zaproponowałam interlokutorowi, tak, żeby sobie wyobraził, że jest Robertem Makłowiczem, który nigdy sam niczego nie ugotował, nie zjadł i nie dał do zjedzenia. Prawda? A się mądrzy. Nie da się. No nie da się. I to jest też specyfika przekładoznawstwa w ogóle jako obszaru, jako dziedziny, obszaru wiedzy, dyscypliny, jakkolwiek to nazwiemy. Jest to nauka stosowana, inter- czy transdyscyplinarna i zawsze ten element praktyczny łączy się z teorią w sposób oczywiście bezwzględny, niepotrzebny. Tak, i to nie dotyczy, a przynajmniej nie w tej samej mierze, tych tradycyjnych specjalizacji w ramach filologii. Bo ciężko wymagać, żeby znawcą literatury był tylko ten, kto napisze świetną powieść.
albo tren lub sonet. Wspaniały, oczywiście, prawda? Mhm. Tak samo jak trudno mówić o tym, że uczyć gramatyki czy struktury języka może tylko ten, kto wymyślił model gramatyki. No nie. I obecny tłumacz, również kształcony w katedrze, jest przede wszystkim, musi być, bo taki jest rynek, jest miłośnikiem katów. No tak, no musi. Jest, no nie informatykiem na pewno, ale jednak osobą zaprzyjaźnioną z technologiami tłumaczeniowymi, bez których nie funkcjonuje się na rynku. Nie ma wszakże teorii bez wyjątków. W moim panteonie guru jest wspaniały człowiek, którego mam zaszczyt znać. Pan Ireneusz Kania, który w tej chwili jako tłumacz, znawca przekładu i w ogóle znawca wszystkiego, bo jest to jedna z tych osób, które rzeczywiście wiedzą wszystko o wszystkim. Pan Ireneusz nie używa komórki, nie używa komputera, nie używa internetu, pisze na maszynie i w jego konkretnym przypadku skutki są powalające w sensie pozytywnym. No więc... No, różne drogi to. Jasne, ale reguły... Do przekładu. Tak, wyjątki potwierdzają tylko reguły. On jest wyjątkowy w sposób, który nie wymaga elektronicznych protez. No, można oczywiście dyskutować nad pojęciem elektronicznych protez w przypadku takiego narzędzia jak katy, ale no tak, to ale jest to odrębna dyskusja. EMT albo EMT, katedra jako jedna z czterech instytucji w Polsce, instytucji kształcących tłumaczy na poziomie studiów magisterskich, jest członkiem Europejskiej Sieci Tłumaczeniowych Programów Magisterskich. Co ta afiliacja katedrze tak naprawdę daje? No to jest wieżyczka na szczycie tej katedry, prawda? I ten najwyższy punkt. I ja bym powiedziała krótko, że daje prestiż. I drugie, możliwość wymiany doświadczeń w różne strony, czego różne działania katedr EMT, nie tylko, dawały w ostatnich latach przykłady liczne. A? Możemy robić coś wspólnie. I to jest dla mnie rzecz najważniejsza. Właśnie w sytuacji, w której cały czas szkodzi nauce i praktyce to ciągłe napięcie między teorią a praktyką, jedną dyscypliną a drugą dyscypliną, parametryzacją a brakiem parametryzacji, treningiem a uczeniem i tak dalej, i tak dalej. Taka integracyjna działalność, prawda? To dla mnie jest taka wartość dodana. No nie mówiąc już o tym, że to, że student jest dumny z miejsca, w którym studiuje i to jest niby poboczny, jakby wartość naddana, że, bo ważne jest to, czego go tam uczą, a jeszcze bardziej, czego on tam się uczy sam. Ale jednak świadomość, że ten towar, który jest mu oferowany, ma atest i dokładnie, że wobec tego on powinien sobie to cenić, to jest chyba bardzo ważne. Właśnie. I nie rozmawiałyśmy jeszcze dotąd o studentach katedry. Kto to jest idealny student? Idealny nauczyciel, idealny student? Kto ma studiować w katedrze? No to jest tak. Kto powinien? To on jest tak, jak u Chomskiego był idealny natyw. Czyli fikcja. Czyli jak to było, rodzimy użytkownik języka. No on ma wszystkie znakomite cechy i jedną ujemną, że go nie ma. Prawda?
I tak samo dokładnie jest tutaj. Nikt z nas nie jest ideałem, ideałów nie ma, co nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć ku. I recepty są dla obu stron. Chciałam powiedzieć bariery na miłość boską, nie bariery, tylko tego płotka, takiego jak w biegu przez płotki. No? Po obu stronach są dokładnie te same. Otwartość, otwartość i otwartość. No? I powiedziałabym tu, to jest taki kamyczek złośliwy nieco do ogródka dla tłumaczy dobrych może, którzy uważają, cytując anonimowo wypowiedź jednego z nich, że są bliżej Boga, jakkolwiek byśmy definiowali zarówno ten dystans, jak i Boga, prawda? No i że nie będą się zniżać do poziomu językoznawców, którzy tam się grzebią w jakichś końcówkach i po co to komu? Przypadka. No, powiedziałabym znowu, przytaczając ad nauseam po raz już nie wiem który, moją ukochaną metaforę. Nie można, chcąc być tłumaczem, nie mieć choćby elementarnej znajomości materiałoznawstwa. No, tak jak ono jest na wszystkich kierunkach zawodowych. No nie można zbudować mostu, nie wiedząc, jakie są właściwości stali. No? Nie można zbudować szczepionki, nie wiedząc, jakie są właściwości substancji chemicznych. Nie można zbudować tekstu, przekładu, nie wiedząc, jakie są właściwości języka. Ja nie chcę powiedzieć, że tłumacz musi być językoznawcą, ale on nie może się z obrzydzeniem odcząsać. No, odcząsać się nie może. Bo językiem jednak pracuje tak, mimo wszystko. Tak, i to otrząsanie nie służy jemu też samemu. Trochę powinien. I tu krok już tylko do naszego trzeciego spotkania, prawda? Które zapewne zechcesz wprowadzić. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę o katedrze i będziemy ją kontynuować w innej tematyce, językoznawstwa kognitywnego za tydzień. Dziękuję. Dziękuję.